jestem bardzo dumny i wdzięczny panom starostom, jak i no tu koledze temu Wieszowowi Kantarkowi, no bo jego ojciec walczy o to, co ja pamiętam. Prawie 70 lat. Zalewało i między domami, i podwórkiem szła. I... A jak duże opady poszły do domu, do suteren weszła. I nie miał kto właśnie tego zrobić. A dzięki właśnie dzisiaj tej naszej władzy samorządowej, panom starostom, jestem ogromnie wdzięczny, jak i tu mieszkańcy na pewno też czują tą wdzięczność. Z drogi spływa na rów, z rowu pod drogę i do zbiornika. W domu wody nie ma. Już wszystko odpływa. Została przebudowana droga powiatowa na odcinku 1150 metrów. W ramach tej inwestycji wybudowano chodniki, ujednolicono szerokość jezdni do 5,5 metra. Wybudowano również podjazdy z kostki brukowej. Jeszcze również wyremontowano peron właśnie przystankowy i właśnie te wszystkie działania, inwestycje bardzo były potrzebne mieszkańcom. Szczególnie chodnik, który tak naprawdę uważam, że bardzo wpłynął na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do naszej szkoły. Serdecznie dziękuję władzom wojewódzkim, powiatowym i gminnym za właśnie to przedsięwzięcie i proszę o realizację dalszych etapów. Myślę, że w 2022 roku właśnie tą przebudowę dalej tutaj pociągniemy. Natomiast przed nami jeszcze 2 kilometry właśnie drogi powiatowej miejscowości Cieśle aż do Występ. Ja trzymam kciuki i myślę, że tutaj jest takie poparcie i współpraca, że w niedługim okresie czasu, nie mówię, że to będzie w ciągu roku, półtora czy dwóch, ale jak najszybciej uda nam się to zrobić, bo przede wszystkim chodnik jest nam bardzo potrzebny, żeby młodzież, która uczęszcza do szkoły, po prostu uczęszcza do niej bezpiecznie. Każda droga łączy, a fajną drogą się fajnie jeździ, jest bezpieczniej. Dziękujemy panie wojewodo za już i prosimy o jeszcze.